Myślę, że kolejne lata będą latami, kiedy będziemy coraz więcej wchodzić w erę ESG. Wcześniej była to era CSR-owa, czyli robiliśmy dla planety, dla społeczeństwa to, co wydawało nam się przyjazne dla spółki, bardziej budowaliśmy wizerunek spółki. W tej chwili dotykają nas dosyć mocno już konkretne regulacje, ale i wymagania rynku finansowego. I wydaje mi się, że będzie to takim głównym driverem do zmian w przestrzeni i również w sektorze budowlanym przez najbliższe 10 lat. Kolejne lata z pewnością będą skutkowały coraz bardziej zeroemisyjnymi budynkami i sposobem budowania, ale w mojej ocenie trzeba pilnować tego, żeby te zmiany i ten cały trend był rozłożony w czasie. Po prostu po to, żeby zbytnio na klientów nie przekładać kosztów tych zmian, bo jednak one będą miały swój wymiar finansowy, i abyśmy mogli również jako branża przygotować się do tego i odpowiednio zrównoważyć kosztowo. Grupa Murapol przystąpiła do analizy szans i zagrożeń wynikających z naszej działalności środowiskowej, czyli jest taki pierwszy krok w kierunku strategii ESG, jak również przygotowaliśmy, finalizujemy założenia do tej strategii. Policzyliśmy również za rok 2022 swój ślad węglowy w zakresie pierwszym i drugim. I to są te pierwsze działania, które już podjęliśmy, a to co przed nami to właśnie wypracowanie razem z naszymi właścicielami, interesariuszami, konkretnej strategii ESG, którą będziemy chcieli w najbliższych latach implementować, wdrażać i pokazywać jej efekty.